Wyprawa po kodeks. Sky, on jest po prostu niesamowity. Spojrzał mi w oczy i od razu wiedział, że śnili mi się moi rodzice. Aha, naprawdę? Tak. Aha. A pokazał mi moje drzewo genealogiczne. Wyobrażasz to sobie? Aha. I wiesz, co później zrobił? Użył innego zaklęcia i... Aha. Sky, słuchasz mnie? Aha. Co ma znaczyć to aha? W ogóle nie interesuje cię, co tam u mnie. A co, chory jesteś? Nie, nic mi nie jest, ale mogłabyś zapytać. I byłoby miło, gdybyś odbierała telefony ode mnie. Przepraszam, byłam na zajęciach Avalona. Kiedy on dzwoni, zawsze odbierasz, prawda? Avalon nigdy nie mówi, tylko aha. Serio? Więc jesteście bardzo blisko. Chciałabym, żebyś to ty był ze mną bardzo blisko. Nie, nie będę wchodził między ciebie i Avalona. Posłuchaj, ja mu po prostu ufam. On nie pomaga nikomu poza tobą. O! O! Wiesz co, Sky, bądź tak miły i rozłącz się, okej? O, co jest? Pięknie, zacięła się. Stella, zaczynają się nasze pierwsze zajęcia samoobrony. Super! Moment, ja wejdę pierwsza. Mam nadzieję, że ten nauczyciel będzie tak przystojny jak Avalon. Co jest? Wyglądasz, jakbyś zobaczyła potwora. Gryzelda? Czy wy zawsze musicie się spóźniać na lekcje? To zajęcia z samoobrony. Gdzie nasz nauczyciel? Jestem tutaj. Macie wielkie szczęście, że to ja będę was uczyła. Inaczej nigdy nie poradziłybyście sobie, Strix. Zrobimy, co rozkażesz, panie. W czerwonej fontannie jest obniżona czujność. Wiecie, co to znaczy? Na pewno wiecie. Czas uderzyć! Zażądamy kodeksu, panie, i bądź pewny, że zniszczymy każdego, kto ośmieli się stanąć nam na drodze. Ruszajcie i nie zawiedźcie mnie! Stoicie naprzeciwko wroga dużo potężniejszego od was. Właśnie rzucił na was straszne zaklęcie. Co robicie? Łączymy nasze moce. Nie, za późno na to, Muzo. W ten sposób od razu zginiecie. Musicie spróbować odeprzeć jego atak. Dziękuję za radę. Inaczej stałabym jak słup i czekała, aż mi przyłoży. Panno Stello, skoro jesteś taka mądra, to pokaż, co ty byś zrobiła i zaatakuj mnie, jeśli umiesz. Dobrze, panienki. Teraz wasza koleżanka Stella pokaże wam, jak wyprowadzić skuteczny atak. Stella, Francis, stańcie w szeregu. Co ta Gryzelda sobie wyobraża? Może jeszcze zaraz każe nam założyć mundury i wstąpić do armii, naprawdę. Wydaje mi się, że czarodziejki z Alfei zasługują na większy szacunek. Oszczędzaj swój oddech na walkę, młoda damo. No dobrze, pokaż nam wreszcie, co potrafisz. Atak! Bariera pochłaniająca. O! Zachód słońca, pełna moc! Tarcza lustrzana! Powinnaś to odbić, Stella. Teraz wasza kolej. Do dzieła! No, na co czekacie? Cyfrowy strumień! Jadowy wir! Promień zniszczenia! Firmitas! To nie jest zwyczajna bariera. To zaklęcie dało jej nietykalność. Mojego ataku na pewno nie odeprze. Blum, teraz my! Blum! O, tak, jasne, Muza. Ktoś musi ją pokonać. Dźwiękowy grom! Inwersja kinozmo!
powstrzymała ten dźwięk przeciwną falą. Musisz dać z siebie wszystko, Bloom. Świetlista kula. Bloom, tylko tyle potrafisz? Bloom? Pani profesor, co to było za zaklęcie? Jeśli chcesz mnie o coś zapytać, najpierw podnieś rękę. Przepraszam. Gdyby były tutaj triks, nie miałybyście żadnych szans. Chcę, żebyście dokładnie przeanalizowały te zajęcia i poczekały z pytaniami do następnej lekcji. Bloom, dobrze się czujesz? Chyba tak, ale muszę odpocząć. Bloom, co się dzieje? Czy coś cię gnębi? Och, nic takiego. Po prostu myślałam o Skyu, no i tak jakoś... Odkąd jest tutaj Avalon, Sky dziwnie się zachowuje, zrobił się podejrzliwy. Zaczynam nawet myśleć, że już mnie nie lubi. Kiedy rozmawiamy przez telefon, jest niemiły i ciągle mi docina. Faceci to jednak straszliwi egoiści. Sky nie cierpi Avalona, a przecież tylko on może mi pomóc odnaleźć prawdziwych rodziców. Nie chcę już widzieć Skya. Nie sądzisz, że on może być zazdrosny? Zazdrosny? Nie mam pojęcia, o czym mówisz, Floro. Niby o co? Przecież nie ma powodu. Nareszcie, oto chwila, na którą czekałyśmy. Zrobimy tu małą demolkę. Gotowe? Więc Bloom nie chce z tobą gadać, co? Nie przejmuj się, przejdzie jej. 70 wystarczy na dzisiaj. Bloom nie może teraz odebrać telefonu. Jeżeli to nie Tesky, to proszę zostawić wiadomość. Coraz bardziej przestaję lubić automatyczne sekretarki. Bloom chce ze mną rozmawiać tylko wtedy, kiedy czegoś potrzebuje. Dziewczyny to Sky? Straszne egoistki. Jeżeli myśli, że może tak mną pomiatać, to bardzo się myli. Uważaj! Koda torta! SOS! Ktoś nas zaatakował! Dzięki, że ze mną idziecie, dziewczyny. Porozmawiacie sobie ze Skyem i wszystko będzie dobrze. Łatwo ci mówić. Ty i Timmy nigdy się nie kłócicie. I on nigdy by cię nie zawiódł. Nawet nie wiem, czy jest sens iść do tej czerwonej fontanny. Hej, słyszycie? Co się tam dzieje? O! O? Jestem pewna, że Trix za tym stoją. Chodźmy tam. Szybko! Magicy! Alarm Alfa! Jest identyfikowany obiekt zaatakował czerwoną fontannę. Powtarzam, czerwona fontanna została zaatakowana przez niezidentyfikowany obiekt. Przygotujcie lasery do ataku. Spróbuję się zbliżyć do tej kuli. Osłaniaj mnie. Sky, Brandon, odciągnijcie ogień nieprzyjaciela od szkoły. Zrozumiałem. Zbadałem tę kulę. Ma ogromny potencjał. A jednak go nie wykorzystuję. Koda torta. Rozpoznaję w tym styl Darcy. Ta magiczna kula ma tylko odwrócić naszą uwagę. Mogłem się spodziewać, że Trix wrócą. Na pewno będą próbowały dostać się do naszych piwnic i ukraść kodeks. Razem udajcie się do komnaty z kodeksem i chrońcie ją! Młodsi magicy, weźcie smoki i brońcie niższych poziomów szkoły! Koda torta, kula zaniechała ataków. Co robimy? Lećcie nad jezioro! Trix mają atakować stamtąd! Koda torta, jest tutaj Bloom, Flora i Pekna. Chcą nam jakoś pomóc. Cześć, dziewczyny!
To bardzo miło z waszej strony, ale pozwólcie, że to magicy załatwią tę sprawę. Magicy na smokach, formacja promienista. Zaczynamy rozpoznanie. Brandon, widzisz coś podejrzanego? Na razie nie. Mroźna burza! Deszczowy piorun! Wszyscy są w niebezpieczeństwie. Nie czas gniewać się teraz na Skaja. W dachu areny jest ogromna dziura! Co? To na pewno Trix. Nie ma wyjścia. Musicie nam pomóc. Trzeba je powstrzymać. Chodźmy! Timmy, a ty nie pomożesz nam walczyć? Nie, Tekna, ja muszę zostać tutaj. Och, Timmy. O? O? Nie mamy czasu na sceny miłosne. Masz rację, chodźmy. Lećcie za mną, wiem gdzie jest ten kodeks. Koda torta, winda stanęła, nie pomożemy Skajowi. Trzymaj! Dzięki. Do dzieła! Spencer, pójdziesz za mną! Hej, gdzie one się podziały? Tutaj! Brandon, Trix lecą do hangaru G4. Mógłbyś nam pomóc? Z wielką przyjemnością. Tutaj jest zbrojownia. Musimy zniszczyć broń. Chyba oszalałaś, Stormy. Nie mamy na to czasu. Witamy w Czerwonej Fontannie, miłe panie. Multiplikator serialis. Kule się nosi! Dosyć! Ha? Proszę, jest moja ulubienica. Już po was! Magia Win! Przeistaczam się! Energia tworzy mu magiczną moc, która mi dodaje nowych sił! Bo ja jestem jedną z nich! Dobra, Stormy, możesz się trochę zabawić, ale bez przesady. Super! A masz! Też coś! Świetlisty grom! O nie! Bloom, ja się zajmę Tekną, a wy lećcie za Trix. Nic ci nie jest? Szybko! Skaj, Trix zbliżają się do komnaty z kodeksem. Musicie odciąć im drogę. Dzięki, Timmy. Tędy będzie szybciej. Patrzcie, Stormy! Kwiatowy wir! Nie cierpię kwiatów! Flora! Nic ci nie jest? Wszystko dobrze, lećcie za nią! Poczekaj tu, niedługo wrócimy. Patrzcie! Czego szukają, Trix? Czegoś ważnego, ale wyjaśnię wam to później. Musicie mi zaufać. Dobra, pośpieszmy się. Ta waga jest kluczem, który otworzy nam dostęp do kodeksu. Mogę się nią zająć? Pewnie, rozwal ją, to zawsze działa. Piorunujący grom! No i jak ci idzie, Stormy? Genialna jesteś, Stormy.
Od razu było wiadomo, że to jest pułapka. Te szale trzeba zrównoważyć. I wtedy otworzy się wejście. Musimy do tego użyć któregoś z tych przedmiotów. Jeśli wybierzemy zły, to uruchomi się pułapka. Przecież mogło mi się udać. Druga szala jest dość mocno obciążona, więc może kamień? Nie, to zbyt proste. To musi być coś przeciwnego. Piórko? Ach, przepraszam, Icy. Na pewno będziesz chciała otworzyć komnatę z kodeksem osobiście. Och, jesteś strasznie tchórzliwą cwaniarą. I za to cię lubię. No już, połóż pióro na szali, albo cię potnę na kostki lodu. Icy! Przestań, ty wiedźmo! O, to wy! Już się boję. Atak sopli lodu! Już ja cię załatwię! Świetna robota, Timmy! Dosyć tego! Tornado! Dzięki mocy Glumixów te walki stają się nudne. Waga czerwonej fontanny. Podzielmy te ciężarki na kategorie. Ciężarek psychiczny, ciężarek moralny, ciężarek magiczny, ciężarek ekonomiczny, ciężarek naukowy i ciężarek militarny. Magicy są mistrzami broni. Więc to musi być miecz, ale to zbyt proste. No a może ten kryształ? Chyba tak. Zaraz. Postawa czerwonej fontanny. To musi być ciężarek moralny. Symbol fizyczny równoważy symbol moralny. Spróbujmy. Mamy ją! To pierwsza część kodeksu. O! O nie, Sky! Nie wytrzymam tego hałasu! Co tu się dzieje? Co ty robisz, Darcy? Zostawcie ten kodeks! Och, tak mi przykro bolało. Co ty zrobiłaś? Ale jesteś szybka. Dobra, mamy to, co chciałyśmy. Wynośmy się stąd. Nie ruszać się, bo strzelę! Brawo, Timmy, nie pozwól im uciec. Ojejku, co ona ci zrobiła? Och, Sky. Kogo my tu mamy? Kolejnego bohatera? Powstrzymaj je. Mają nowe moce. Nie można ich pokonać. Znowu chcesz oberwać, maleńki? Mógłbym się poświęcić, ale to nic nie da. Możemy tylko obmyślać plan, jak je pokonać w następnej bitwie. Timmy, dlaczego? Jak mogłeś pozwolić im odejść? Jesteś tchórzem! Tekna! Nie, nie wierzę w to. To po prostu niemożliwe. Powiedz coś, Sky, proszę cię. O nie, nie wyczuwam pulsu. Sky, nie rób mi tego, błagam cię. Otwórz oczy. Nie zostawiaj mnie. To nie może być koniec. Kocham cię. Nie pozwolę na to. To wypływa z Bloom. Nigdy nie widziałam tak potężnej mocy. Sky, ty żyjesz! Bloom, chyba właśnie sprawiłaś cud! Bloom! Dziękuję, Bloom. Byłem głupi. Przepraszam.